Jimmy Choo Urban Hero to zapach, który zamówiłem tylko dlatego, że został stworzony przez Antoine Maillet-Saint-Dié. Przede wszystkim współpraca z Marion Costero, której nie kojarzę prawie w ogóle w żadnych zapachach. Teraz sprawdziłem, że rzeczywiście ona ma bardziej dla Zary tworzyła. Antoine Maillet-Saint-Dié jest bardzo znany. Nuty tutaj mamy. Zapach z 2019 roku. Nuty czarny pieprz, palec łyko, drzewo różane, wetyweria, skóra ambra. Ten palec łyko to jest tak zwany finger lime, czyli coś z cytrusami. Grupa cytrusów z Australian Finger Lime, Caviar Lime. Nigdy nie widziałem na żywo i nie wąchałem, więc nie jestem w stanie wam wypowiedzieć się na temat tego składnika zapachowego. Wiem natomiast, że podają akordy głównie ambrowe, skórzane, zwierzęce, drzewne. Na parfumu znajdziecie akordy Synthetic, Spicy, Woody, Fresh, Leathery. Po psiknięciu co czuć? No właśnie, głównie te takie mroczniejsze klimaty, czyli właśnie skóra, coś zwierzęcego, ambra, drzewne, balsamiczne, trochę gdzieś tam. Ten pieprz, według mnie trochę zbyt mocno tego pieprzu dorzucili. Pieprz, ten finger lime, nie jestem w stanie się wypowiedzieć, bo jest on głównie przytłumiony przez te nuty drzewne i zwierzęco-balsamiczne oraz skórzane. Zapach raczej Urban Hero, no nie wiem, Urban Hero brzmi jakby był dla każdego. Z większych miejscowości, z większych stref zamieszkania. Raczej w biurze, w szkole albo gdziekolwiek nie chciałbym go czuć. Jest zbyt narzucający się, zbyt drażniący otoczenie. Pod co by pasował? Nie wiem, właściwie to chyba pod nic. Niestety tutaj ten zapach Antoine Maillet-Saint-Dié nie wyszedł. Ludzie zaznaczają, że jest podobny do Paco Rabanne Invictusa. Chyba tylko w 10%. Takie jest moje zdanie. To jest tester kupiony za 100, więc się opłacało. Ale to nie są moje klimaty. Lubię Paco Rabanne Invictusa. Gdyby był wyczuwalny, chociaż nie wiem, w 50%, to bym się zaczął zastanawiać. Ale to podobieństwo jest na tak niskim poziomie, że nie wiem, jak można było zaznaczyć podobieństwo do Paco Rabanne. Chyba ludzie coś pomieszali. Tak samo do Karoliny Herrery 212 Heroes. Coś nie tak. Jak już to widziałbym podobieństwo do Coach for Men zmieszanego z Pepe Jeans. I może z Jimmy Choo Men Blue. To faktycznie zrozumiałbym te podobieństwa, ale reszta to raczej jest nieporozumienie. Nie możecie się sugerować wszystkim, co przejrzycie na fragrantice, bo tam czasami ludzie już są specjalistami, zanim zapach zostanie wydany. Takie jest moje zdanie. Będę wdzięczny za zostawienie komentarza i dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.